Witam wszystkich serdecznie z tej strony, i Zapraszam do takiego pojedynczego odcinka z gry Puzzle Craft 2 czy też 2, ponieważ wraz z premierą nowej odsłony zauważyłem czy też dowiedziałem się, że. Za tą grą stoi polskie studio AD Games. O, mam nadzieję, że niczego nie pomyliłem. To jest dla mnie dość zabawna sytuacja, ponieważ jeszcze nie powstał kanał, zagrywałem się mocno w jedynkę. No i zastanawiam się, co za firma tak, coś tak genialnego stworzyła. Okazuje się, że to nasi rodacy. No dobrze, wasza wysokość, jak mamy cię tytułować? Król? Niech będzie, jeżeli mam wybierać. We on a great expedition. To find a legendary magical land. Our ships were hit by a storm. Separated from the fleet, we sailed strange seas. And when we thought all was lost, we washed up on a mysterious shore. But that is just the beginning of the story. Your story. Dawno też nie było niczego mobilnego na kanale. Dlatego, tak chciałem chociaż tym jednym odcinkiem trochę poprzypominać, że również i w ten sposób tu gramy. Panie, wszyscy są cali, ale nasze zapasy zostały we wraku. Musimy je odzyskać, bo chyba zostaniemy tu na dłużej. O, zdecydowanie na dłużej. Czyli, tak, klik na wrak. I mamy zapasy. Niech też nikogo nie zmyli ta otoczka, cała graficzna, która by sugerowała, że to jest gra strategiczna. Niestety, mimo że grafika jest naprawdę genialna i tak nawiązująca do strategii, bardziej ta gra skupia się na takich elementach logicznych, i zaraz będziemy mogli zobaczyć, o co tutaj dokładnie chodzi. Jeżeli graliście w jedynkę. To ogólnie większość rzeczy, które tutaj spotkamy, specjalnie się nie różnią. Dwójka to jest po prostu rozwinięcie pierwszej części o nowe surowce, no czy też nowe tereny, ponieważ w jedynce mieliśmy tylko jedną mapę, na której się rozbudowywaliśmy. Tutaj możemy stawiać kolejne wioski, no i rozszerzać nasze królestwo. Tak, teraz to będzie zdecydowanie królestwo. Mój Panie, wiele się nauczyliśmy. Zobaczymy. I chyba wolimy być rolnikami niż marynarzami. Niech i tak będzie. Widzę, że tutaj książka jeszcze jakąś informacje nam daje. I mamy misję do wykonania: zbudować jedno pole zboża. Bardzo fajnie. Czyli wchodzimy do menu budowy. I chyba też się zmieniło to, bo tak mówiłem, w jedynkę grałem o lata temu, z 2-3 lata temu. Jak jeszcze kanału nie było na świecie. Postawimy gdzieś tu to poletko. O właśnie, no, przez chwilę zapomniałem co chciałem powiedzieć, bo zapatrzyłem się w te wszystkie animacje, tak sobie tutaj przypominam jak to wyglądało. No i z tego co kojarzę, wtedy mieliśmy widok taki bardziej pionowy, czy też no bardziej, no, na pionowo trzymaliśmy tabletę. teraz skupili się na widoku horyzontalnym. Zaraz, zaraz, ale co w zasadzie robią rolnicy, tak? Dlatego wolą być rolnikami. Dobre pytanie, na szczęście mają pod ręką poręczny podręcznik. Myślałem, że podręczny podręcznik. Ok, gdy nie wiesz co robić, sprawdź listę misji i wtedy możemy znaleźć różne rzeczy do zrobienia, dzięki czemu dostaniemy więcej expa. Wyzwania są opcjonalne, ale pomagają zdobywać doświadczenie. Otóż to... Czyli tak, zebrać 55 traw, zebrać 16 drzew, zbudować jedną chatę. Posadzić drzewo, spłodzić syna i wygramy życie, tak? Mamy też wyzwanie, ukończyć, tak, to nie tyle trzy pola, co trzy razy wyprawy na pole. To chyba wszystko pasuje, o właśnie, tutaj też pokażę Wam, że mamy autorów, o szef studia Bartłomiej Rozbicki, niech chociaż pozostanie szef studia. Bo samych tych e, ludzi jest na, tam naprawdę dużo i same e, polskie imiona i nazwiska z tego co sobie tam przeglądałem na spokojnie. No dobra, wejdźmy na pole, skoro tak nam tu podpowiadają i podobnie jak w jedynce, tylko wtedy chyba musieliśmy płacić czymś innym. Chociaż może na pole też tak było, że za pieniądze mogliśmy sobie skoczyć na pole na 12 miesięcy. No i każdy miesiąc pozwala nam na zebranie jednego z surowców. Połącz linią co najmniej trzy takie same klocki. To proste, na pewno Ci się spodoba. No i właśnie na tym ta gra, w gruncie rzeczy, polega: by zbierać te wszystkie klocki w taki sposób, żeby tego surowca danego zebrać jak najwięcej za jednym zamachem. Może jeszcze raz trawę zbierzemy, tym bardziej, że tam mamy misję 55 traw. I to jest właśnie najlepsze w tej produkcji, że dzięki całej tej otoczce, takiej hmm, strategicz jak to nazwać. Ta gra wciągnęła mnie po uszy. Naprawdę, naprawdę spędziłem przy niej długie tygodnie. Gdzieś może, chociaż nie wiem, może jakby robić z tego jeszcze jeden odcinek, to Wam pokażę za to, jak to właśnie w jedynce wygląda to me królestwo. Tutaj nie chciałbym za bardzo zepsuć zabawy przed czasem. Hura, ukończyliśmy misję i zasłużyliśmy na nagrodę. No dobra, mamy pierwszą nagrodę, a także dzięki temu, że zebraliśmy kilka tych drzew, chyba osiem, no to teraz będzie nam się pojawiała pszenica. O, właśnie, odkryliśmy nasze pierwsze zboże pszenicę. Później, jak zbierzemy odpowiednio dużo pszenicy naraz, no to się pojawią kurczaki czy tam indyki. A co później, to wam nie będę zdradzał, zobaczymy co będzie. Ze zbóż robimy pyszne chleb. To bardzo dobrze. Udało Ci się zebrać dość klocków, by uzyskać surowiec. Dotknij ikony, by zobaczyć, ile potrzeba klocków, by otrzymać kolejny. Okej, okay, przytrzymajmy. Czyli tak, 8 ściętych drzew da nam jedną deskę, 10 zbóż, 1 chlepy, no i trawy 55 da nam, nie wiem, stuksiana, czy jakby to nazwać. Ktoś bardziej zaznajomiony z tymi klimatami pewnie by mnie trochę tutaj wyśmiał. Możemy przy okazji zobaczyć tak, dochodzą nam tutaj te wszystkie surowce do takiej naszej encyklopedii. No i po samym temie, tych tu wpisach widać, że doszło tego naprawdę dużo. Z tego co gdzieś się zorientowałem, to będziemy mogli nawet zanurkować w wodzie i połowić jakieś tam ryby czy inne rzeczy, które tam się kręcą w wodzie, może jakieś skarby nawet. Tutaj jest fajna też sprawa. Przypuszczam, że to też duża zasługa tego, że Polacy robili tę grę. I opisy, które mam po prawej stronie, naprawdę są genialne. Szczególnie, szczególnie ten ostatni punkt zawsze mi się tutaj podoba, i chętnie bym odkrył wszystkie surowce, żeby zobaczyć, co oni jeszcze tam wymyślili. Bo tak, tutaj mamy trawa, pozwala odnaleźć hmm, chyba trawę. Szukaj zbierając długie ciągi, czyli pewnie jakąś lepszą trawę, jakbyśmy długi ciąg zebrali. Szybko daje bonusowe zboże. Powoli daje siano. Ok, i zawsze zieleńcza u sąsiada, i to jest najpiękniejsze. Tak samo zboże dla miłośników chleba i igrzysk. Czy drzewo? Im starszy, tym korzeń twardszy. W sumie to dąb. W ten sposób można do tego podejść. Niestety innych nie przeczytamy, dopóki nie odkryjemy. Co w sumie jest dość logiczne, jak ta cała tutaj produkcja. Ok, zbierzemy jeszcze tutaj tej trawy jak najwięcej, żeby chociaż mieć jeden stuk. Siana. Udało się ukończyć misję. Znaleźliśmy mnóstwo trawy i dostaliśmy kolejnego expa. Jakie pieniądze? To dobrze. Żeby jeszcze zakoszenie mi Wpłacili to bym był też szczęśliwy. Świetnie, ukończyłem swoje pierwsze misje. Teraz próbuję zebrać jak najwięcej klocków. Hmm, czyli chyba dalej skupimy się na trawie. No, no na początku gry może się nawet przydać, później o, i tu jest właśnie ta cała logika, żeby... Sobie wszystko rozplanować dobrze na początek, ponieważ, o, bateria mi przypomina, że możemy czasem za długo nie pograć, ale mam nadzieję, że te 5% wystarczy. Tak, i trzeba właśnie patrzeć, chociaż w sumie na koniec bym tam też dojechał do tego momentu, ale czasem te klocki się układają w taki sposób, no że mogłoby być problemem dojechać do niego na koniec, no i żeby zebrać go jakoś tam. Fajnie, ostatni raz zbieram trawę. Tak, mówię, każdy zbiór zabiera nam jeden miesiąc spędzony tutaj na tym polu. Ok, teraz drzewo. Więc też trzeba dobrze tak kombinować, co chcemy zebrać, co nam będzie potrzebne dalej. Chociaż z tego co pamiętam, w jedynce no szło to tam fajnie jakoś rozegrać, że się weszło jeszcze raz na pole. Co innego, jak jakieś bonusy się później pojawiają, bo tam też jakieś skrzynki, mapy i różne inne bajery mogą się pojawić na polu. Przypuszczam, że w dwójce też. No to wtedy te miesiące no trzeba już bardziej kombinować, jak je to jak najlepiej wykorzystać. W tym wypadku myślę, że. Nie będzie to jakoś specjalnie trudne, szczególnie na początku gry. Powinniśmy sobie całkiem nieźle radzić. Twoja pierwsza odznaka: możesz otrzymać więcej wraz z postępem w grze. Obejrzyj ją i odbierz nagrodę. Dobra, chcę nagrodę. Odznaka mnie nie interesuje. Ok, 10 punktów. Nie, 10 monet, chyba tak to będzie. Nowa puzzlonia jest osadą. No właśnie, bo jedynce nas pytali o. O nazwę miejscowości tutaj nas nie pytają. Możemy herb zmienić. Chyba na początku gry możemy zmienić nazwę miejscowości, ale to tam. mniejsza o to. Ta rozległa i żyzna kraina liczy sobie dwa budynków w jednym miastach i zero pracowników. To tam później będzie logiczniej brzmiało, tak? skarbce kryją 80 złota, czyli to jest złota. Zero runy, 6 różnorakich towarów, zero narzędzi. Według uczonych trzech znanych. Roślin i zero znanych zwierząt żyje pośród pól. Okej, okay. bardzo fajnie, że to tak opisują, co prawda to mówię, ale ogólnie język polski jest bardzo trudny do takiej automatycznej odmiany. Sam wiem, jak siedzę nieraz i tworzę strony, i na przykład zwrot komentarzy, żeby odmienić się tak, żeby to jakoś fajnie działało, jest um, dość, dość skomplikowany. Tak, podobnie też i inne. Kwestie z tymi liczbami związane. Mamy rekord, no co akurat specjalnie nie dziwi, bo to była nasza pierwsza wyprawa na pole, chociaż mamy już trzeci poziom doświadczenia. No i dzięki temu będziemy mogli też postawić coś nowego, a mianowicie chatkę. Miłe domostwo dla dwóch nowych pracowników. Pracownicy, jak najbardziej są nam potrzebni, niech tutaj przy drodze sobie mają. Blisko do klubu, blisko na spacer, no i blisko też do pola. Ok, liczba mieszkańców rośnie i wszyscy palą się do pracy. Bardzo fajnie. Zawsze marzyłem, żeby zostać kosiarzem. Ten marzył, żeby zostać kosiarzem. No to pięknie. Możemy też stworzyć kosiarza. Myślę, że stworzymy dzięki temu. Będziemy potrzebowali jednego złoża mniej, żeby upiec chleb. Tak, ten kosiarz nam tu będzie nas wspierał w całej akcji. Tutaj widzę doszły na misję, czyli wybudujęnego jednego kosiarza, to już mamy. Może się za bardzo pospieszyłem. Mogę najpierw przeczytać misję. Mniejsza z tym. Mamy jednego kosiarza do zrobienia jednego tutaj kogoś jeszcze, do zatrudnienia i dwie wyprawy na pole. Dobra, uciekać ta patalki. Miałem wyłączyć te powiadomienia. Musiałbym też zbudować jakieś coś. Co to jest? Zaraz, zobaczę tutaj. Nie, nie zobaczę. A, zobaczę, osadę. No ale tak jak widać, do wybudowania osady będziemy potrzebowali naprawdę dużo rzeczy. Dzięki temu dojdzie nam wtedy. Dojdą nam wtedy nowe budynki, a potrzebny jest warsztat i studnia. Warsztat jest chyba tutaj. Będziemy mieli warsztat. O, podatki. Uwielbiam podatki. Przynajmniej, jeżeli to ja je zbieram. Jak będziemy mieli warsztat, to będziemy mogli też produkować narzędzia, dzięki którym będziemy mogli na przykład zbierać zboże bez utraty ruchu. Tak to teraz miało miejsce. Hmm. I powoli się zastanawiam. Czy dobrze by było dalej się skupić na tym, na tych trawach? Ok, chyba taka wyprawa będzie najbardziej opłacalna. No i nie do końca te trawy tutaj nam wyszły. No, to też czasem zależy, jak to wszystko się tu ustawi nam. Czy wygodnie, jakoś fajnie później będziemy mogli zebrać inne rzeczy? Czy nie do końca indyk? Indyk doszedł do naszej listy. Nasz pierwszy ptak, teraz z naszego jadłospisu dodamy jajka. I sobie zobaczymy opis przede wszystkim ostatnią linię. Indyk, myśli o niedzieli. No i pięknie. Dwa darmowe ruchy. Nie wiem co rozumieć przez dwa darmowe ruchy. Być może jak je zbierzemy, czy coś, to. Zobaczymy w grze, albo e, tak, jak gra wyjdzie na Androida, to będziecie też mieli okazję. Hmm, to zostawimy na później może. Zobaczyć, ponieważ póki co premiera była tylko na iOSie, ale chyba w grudniu gra wyjdzie również Na Androida, z tego co się orientuję. Szkoda by była wielka, gdyby nie wyszła Nie wyszła na tamtą platformę, więc na pewno Zawita i na Androidzie Taka niezła gratka Dla fanów gier logicznych Hmm, znowu jest tutaj dość nieciekawie Ponieważ zbieram naprawdę Małe plony przy każdym ruchu już z doświadczenia wiem, że czasem jak się to pole ustawi. Zresztą w ogóle pamiętam, że w jedynce dążyłem do tego, żeby zebrać um, na przykład całe pole naraz, jakoś tak kombinowałem, żeby jednym surowcem było zabudowane i wtedy dostawaliśmy też jakieś e, fajne bonusy. Teraz może drewno tutaj ładnie najdzie. No i te kuraki fajnie by było zebrać, tylko dalej biednie, może jak to drewno zbiorę. O właśnie, to się ładnie tutaj połączam i będziemy mieli jaja. Czat. Czasem też uważać, żeby gdzieś palcem jakoś go nie odciągnąć. O właśnie, doszła ta kolejka darmowa, no to miło. Go jakoś krzywo, bo można czasem za szybko puścić. Pamiętam, że w jedynce też aż miałem takie zjechane opuszki. Brakuje mi tutaj opcji, chociaż być może dojdzie niebawem, żeby przedłużyć jeszcze naszą wizytę na polu o dodatkowe dni, oczywiście za odpowiednią opłatą. Dobra, co potrzebujemy do tego gościa? Chleb, zboże i wolnego oh. pracownika. No to pięknie. Lecisz, dostaliśmy punkty doświadczenia i chyba jeszcze raz wyskoczymy na pole, żeby zdobyć ten ostatni tam wymagane punkt. Bodaj, że w wyzwaniu to chyba było. Może uda nam się wtedy. Hmm, o właśnie, to jest ten zły początek, o którym mówiłem. Może uda nam się wtedy jeszcze postawić warsztat, wybudować narzędzia i bym pokazał, jak one działają. Dobra. Tutaj chyba będzie najlepiej można zacząć, chociaż coś nas tutaj ominie, ale jakoś to później nadrobimy. I ta trawa. Smuci jak ją trzeba zbierać, bo ona w sumie aż tak bardzo się może nie przydaje. No ale zebrać ją trzeba, bo rośnie jak szalona. Mogli to chwastę nazwać, tylko że chwasty by znów się nie nadały na dach. Dobra. Z tego co zauważyłem, to siana wykorzystujemy właśnie. Do pokrycia dachu. No dobra, trawa raz jeszcze, żebyśmy mogli postawić później jakiś domek, czy coś zatrudnić naszych pracowników. Czyli jakieś takie bardziej odległe plany. Jak najbardziej nam się przyda ta trawa do ich realizacji. Dobra, jakoś tak szybko postaram się teraz to wszystko tu rozwiązać. Aby w miarę też wrócić do naszego królestwa, ok, dostaliśmy darmowy ruch. Zastanawiam się, co ile kurczaków dostajemy ruch, trzy, darmowy 3 trzy, trzy by wystarczyły. Jeżeli tak, no to wtedy szkoda, że gdzieś tam wcześniej nie kombinowałem z nimi. Mm. <ścoughs> I inaczej, tak. Nie, i tak, i tak ten jeden. Ten jeden musi gdzieś tam zostać. Darmowy ruch, zostało zero. Ok. A rozumiem, czyli chyba w każdej turze możemy dwa darmowe ruchy wykorzystać, gdzie zbierzemy kuraki. No i, i właśnie, jak zbierzemy, to jest dobrze. Jak nie zbierzemy, to, to tyle. To nie mamy. Dobra, szybko to. Jeszcze teraz zobaczymy na potwierdzenie słów ze zbiorem kurczaków, czy to tak jest. Ok, mam pomysł. Zrobimy sobie tutaj i tu, to, tu. tu. No i darmowego ruchu nie mieliśmy, pobiliśmy za to rekord i wypełniliśmy kolejne wyzwanie. Zyskaliśmy kolejny level. No i tak możemy wybudować prosty warsztat. Może tutaj koło chatki. Niech im hałasują. Niech nie myślą, że mają tak dobrze. Chociaż teraz tak myślę: chata koło drogi może nie jest to najlepsza opcja. Doszły nam nowe narzędzia. Użyj, żeby zebrać całą trawę. No właśnie, to jest to, co też mówiłem. Wygodne narzędzie. Dzięki któremu będziemy mogli zbierać rawę. No, i tu też się pojawiają pierwsze takie sygnały o mikropłatnościach. Jeżeli chcielibyśmy mieć więcej slotów na te narzędzia, no to możemy tutaj przy użyć przycisku kup więcej, kupić no limit narzędzi razy 2 za 5 euro. No, jeżeli ktoś się wkręci w grę, e, okej okay, gotowe. Nie daj, że bateria się czerpie, to pamięć prawie pełna. Tak jak najbardziej myślę, że to jest w porządku. Opcja, bo jednak. Po to się robi te gry, żeby też zarobić, nie? jak to powiadają. Zatrudnij jednego drwala i wykorzystaj narzędzia razy 5. Spróbuję to jeszcze w tym odcinku zrobić. Chodź, drwalu, do nas mamy kolejne punkty. No i szybka wyprawa na pole. Tak jak mówiłem, ta gra głównie na tym się skupia, na tych wyprawach na pole. No ale teraz, jak widać, nie musimy zbierać trawę rękami. Ożyjemy grabek, uwielbiam grabki. No, i grabki skasowały całą trawę. Można to zrobić kilka razy. Co prawda, jak już jej jest stosunkowo mało, a może raz jeszcze. Okej, okay. to później nie ma co tak szaleć też z tymi grabiami. Tym bardziej, że tylko jest 5 lotów na nie, więc no warto. Szczególnie jak ona jest tak rozrzucona pojedynczo, albo byśmy musieli zebrać tylko 3 poletka, no to wtedy warto skorzystać z tych grabi. A tak, to chyba. Chyba nie do końca. Ok, i tak to jedno trzeba gdzieś by zostało. Później wiem, że dochodzą jakieś toporki, takie inne tego typu sprawy, żeby no właśnie zbierać wszystko. Pamiętam, że już w jedynce to w którymś momencie to wchodziło i tylko te narzędzia używałem, bo już miałem ich tyle, że, że bardziej się tak opłacało. I wtedy, no, używając narzędzi, nie tracimy tych miesięcy na polu. No i wtedy właśnie spędzają długie, długie minutę w grze, po prostu zbierając jakieś te, te wszystkie rzeczy tam, nie wiem, chyba seria to na 15 minut raz wyszła Wiem, że naprawdę bardzo długo to potrafiło trwać, ale mówię, to też też mega wciąga Mega się wkręca ta gra. Ok, użyliśmy grabki Kolejna odznaka, kolejne tutaj bajery mamy Wykorzystane Zbieramy kuraki, tutaj jeszcze trochę drewna, chociaż zboże może bardziej się opłacało, zaraz zobaczymy co z tego będzie, dobra, tutaj pomyślimy trochę bardziej, żeby zebrać je w całości, później wiem, że dochodzi też taka opcja, jakbyśmy zebrali tam ich bardzo dużo, załóżmy 15 w jednym ruchu, czy 16, nie pamiętam ile to tam było dokładnie, no to możemy dostać też jakiś tam dodatkowy bonus, czy też wtedy mm, się pojawia taki gwarantowany indyk, coś takiego, bo w jedynce... Myślę, że mogli to przenieść też i do tej części. Hmm, dobra, jaja nie, może jaja nie, trawy trochę zbierzemy. I teraz kurczaki, indyki, tylko że chyba nie mamy właśnie wolnego ruchu. No ale nasza wyprawa na pole zakończyła się sukcesem. Możemy znowu wytworzyć grabie. To myślę, że na przyszłość wytworzę. Tutaj możemy ulepszyć nasze pole, co też myślę, że jeszcze zrobię w tym odcinku. No, i takim tu przyjemnym widokiem będziemy się chyba za moment żegnać. O, wszystkie warzywa możemy zebrać, jeżeli byśmy naszej motyki użyli, czy też dziabki, jak to niektórzy mówią. Tu dochodzą kolejne misje. Tutaj doszła nam kolejna odznaka. Rekord na polach 155. Widzę, że tutaj właśnie to jest od tego uzależnione. Od tego, jak, ile punktów zdobyliśmy, to w taki sposób dostajemy kolejne odznaki. Jak widać, no jest tu sporo, sporo rzeczy do zdobycia. Myślę, że dwójka poprawiła wiele rzeczy, których zabrakło w jedynce. O, odkryj teraz. Nie mam czegoś takiego niebieskiego. Mniejsza o to. Chyba, że mam. Zobaczymy. Raz się żyje, nie masz wystarczająco. a, to są runy. No dobra. A ile runy kosztują? No pięknie. Mają swoje, swoje tutaj ceny, ale właśnie z tego co zauważyłem, dwójka poprawia wiele błędów które pojawiły się w jedynce. Jest też taki plus, że ta rozgrywka czy rozrywka powinna trwać tutaj znacznie dłużej, ponieważ tak wcześniej mieliśmy dostępną no, tylko jedną mapę i stosunkowo szybko szło ją zabudować. Tak tutaj, no teraz się jeszcze tego nie uda pokazać, bo byśmy musieli gdzieś przejść dalej z historią. Dochodzi opcja rozbudowy naszej tutaj miejscowości, naszej krainy o dodatkowe jakieś tam osady, chyba, że tutaj nie, to wszystko jest nie do Dostępne jeszcze. Zbieramy podatki. Myślę, że jest też wiele innych udogodnień, jakieś możemy gdzieś wskoczyć do wody. W tej chwili to jest jeszcze niemożliwe, ale widziałem, że tam później jakieś gdzieś łowienie w rzece wchodzi w grę i tego typu sprawdzenia, więc doszło, doszło wiele bajerów. Z tego co się orientuję, na Androida będziemy mogli zagrać w tę produkcję, bodajże w grudniu a na iOSa już teraz od 10 września. Tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się, hej!